Hej! Zanim zaczniemy, chciałbym przypomnieć o webinarze organizowanym przez firmę oral -B, tematem której będzie przygotowanie do egzaminu zawodowego w części teoretycznej, jak i praktycznej. Webinar jest całkowicie darmowy i aby wziąć w nim udział, wystarczy się jedynie zarejestrować. Link do rejestracji jest w opisie do tego filmu, a prowadzić go będę ja. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, dzięki temu wiem, że mam dla kogo robić te filmy, a i Wam nic nie umknie. I po ostatnie. Jeżeli moje filmy są przydatne i komuś ułatwiają naukę, to zachęcam do wspierania kanału. Można to zrobić poprzez YouTube'a klikając w przycisk wesprzyj lub można stać się patronem mojej pracy przez serwis Patronite. Wystarczy wejść w link w opisie tego filmu, lub znaleźć mój profil bezpośrednio w serwisie i w łatwy sposób wesprzeć moją pracę. Nie ukrywam, że w przyszłości dla osób wspierających przewiduję różnego rodzaju benefity, zaczynając od dużych zniżek na kursy, gdy z nimi ruszą, skrypty w PDF-ie i wiele innych. Warto. Próg wejścia to tylko 5 zł i można zrezygnować w każdej chwili. A teraz kolejna fascynująca klasyfikacja ubytków. Owy podział ubytków próchnicowych jest o wiele bardziej dostosowany do współczesnych potrzeb, biorąc pod uwagę nowsze techniki pracy, narzędzia i materiały. Starsza klasyfikacja bleka była dostosowana do swoich czasów, do dużej preparacji zęba i braku materiałów adhezyjnych. W dobie współczesnej stomatologii i minimalnej preparacji tkanek zęba, bardziej stosowną jest klasyfikacja monta i huma. Ta klasyfikacja składa się z dwóch elementów: umiejscowienia ubytku oraz stopnia jego zaawansowania. Nie dość, że opiera się na metodzie minimalnej preparacji, podaje umiejscowienie i zaawansowanie zmiany. To jeszcze jej stosowanie pozwala na określenie metody leczenia, w tym dojścia do ubytku, techniki preparacji i stosowanych materiałów. Jeśli ktoś chce więcej poczytać o tej klasyfikacji i metodach leczenia, odsyłam do opracowania stworzonego w Katedrze Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Link w opisie. Ale wracając do klas. Jak już mówiłem, składa się z dwóch składników, dlatego zawsze podaje się dwie liczby stosując ją. Pierwsza to umiejscowienie. Określane skrótem SI od słowa Site. Druga liczba określa stopień zaawansowania i oznaczamy ją skrótem STA od słowa Stadium, na przykład SI1, STA2, czyli umiejscowienie pierwsze, zaawansowanie drugie. Można także zapisać ją jako miejsce Stadium 1.3 lub SI, STA1.3. W każdym przypadku pierwsza liczba to umiejscowienie, druga to stopień zaawansowania. Umiejscowienie zmiany to trzystopniowa skala. Numerem 1 określamy bruzdy i wszelkie zagłębienia anatomiczne na powierzchniach zgryzowych zębów bocznych, przedsionkowych zębów trzonowych dolnych oraz językowych zębów trzonowych górnych i siekaczy górnych. Dwójką oznaczamy powierzchnie styczne wszystkich zębów poniżej punktu stycznego. Trzeci stopień to obszar przyszyjkowy w jednej trzeciej przydziąsłowej łącznie z odsłoniętymi powierzchniami korzeni zębów, a stopień zaawansowania określa się według czterostopniowej skali. Zero to zmiana początkowa, wykazuje jeszcze charakter odwracalny oraz posiada zachowaną ciągłość szkliwa. W niektórych przypadkach może się pojawić zmiana przezierności. Jedynką określamy przerwanie ciągłości szkliwa, minimalną utratę zębiny tuż przy granicy szkliwno-zębinowej. 2. To umiarkowane zmiany w zębinie. jednocześnie pozostaje duża ilość zdrowych tkanek umożliwiająca zachowanie integralności pozostałej części korony i sprostanie obciążeniom okluzyjnym. Liczba 3. To ubytek szkliwa i zębiny przekraczający 1 trzecią zewnętrznej części zębiny, osłabiona struktura zęba zagrażająca odłamaniem fragmentów zęba i 4. Znaczna utrata tkanek twardych, np. odłamanie gózka, brzegu siecznego albo krawędzi zgryzowej. Klasyfikacja ta ma wiele zalet. Określa stopień zaawansowania zmiany, umiejscowienie, nakreśla metodę leczenia oraz metodę dojścia i preparacji ubytku, sugeruje także użycie konkretnych materiałów i technik. Pozwala także zdiagnozować zmiany we wczesnym studium rozwoju, które są do cofnięcia szeroko pojętą profilaktyką, jak na przykład fluoryzacja. Mam nadzieję, że wszystko jasne. Oglądajcie, wspierajcie i do następnego. Bajo!